Pizza piątki. Od was? No w okolicy, no. No już kupił pasata drugiej. Już masz cennik wyceniane wszystko. Tu ma grube fury na rogu, fajne. Nawet bardzo. Parę sztuk się... Akwarium! Kogoś z domu wywalili chyba. No Erka w takiej lampie. For motion jeszcze, patrz pan. Też ósemkę? Nigdy nie widzę. O, no może być. To staruszka. Tu gdzieś widziałem, gdzieś chyba 5 widziałem, przepiękny to jest płot. Jest, zielonka stoi. No właśnie. Tylko lampa, skórka. Kolor modny, ale wypasiona. Średnio, se średnio. Se. Takie A6 piękne. Też 16 rok. O, wąziutko. Na pędach. A 5 czarne widzę. Rzut oka. A 5 błękit też w skórze widzę w panoramie. W radarach. Jest, nie zniknął, dobra. Wszystko bez S. A 6 w benzynie po 18 roku. Znowu 6. Jest lajnowa na radarach. Środek taki pół zwykły, pół nie, no właśnie. Halo? Kupiłem taki A5 w końcu za 24 tysiące, żebyś nie uwierzył. A5? Za 24 albo 25, albo 26, ale kurde, ale nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne, tu stało dokładnie w pokrzywie. Nieprawdopodobne, jakie auto było. Pojechał na Legnicę. Na Legnicę? Tak. Polkowice gdzieś tam w okolicy. Kawałeczek za. Ale co za sztuka była czarna. Dobra cena. Bez kamery, ale cudowna, 20 rok. Tak jest. Co z tym busem? No jak mówię, no chodzi, tam przyszedłem do końca. Myśmy pod busem byli, mówią, że poszedłeś, kurde. No, poszedłem tam do strony, przyszedłem się do końca tam tego czasu. I ten, i właśnie mówili, że wracam do... Powiedz, co z tym busem? Co, ten. Ten firma nie działa. No. Jeszcze tam ten. Widziałem, że już olej później się zaczął sączyć, jak otworzyłem tą maskę. Ale 12 rok to zła cena? To jest 10 rok. Nie, 10, a faktycznie. A w briefie patrzyłeś brief? Brief nie zaglądałem. Więc. Dobra. 4300 euro. RSA? Mi to obojętne. No dobre, tam jeszcze busy o prawej są jakieś zawsze. Dobra. Holender jasny. Wszystko poprzeglądane. Kwestie busów poprzeglądane. Na końcu po lewej nowe sztuki. Dobra.
mówią, że kolorem się nie jeździ, ale z drugiej strony jak tak pod słońce spojrzeć. Otwarta? Mhm. Galaksiok. Gdzie widzę? Jest. Teslów jak psów dzisiaj. Z 15 było 20 może. A 6 w sedanie 3.0 TDI. Czyli co? 163 konie, 150. Bardzo mocno polecam sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, pan Romek. Czołem, cześć, pozdro 600.